na styk będzie. Hopa! No, zadbane jest, wszystko ładnie zrobione. Trawka wystrzyżona. Szlak też oznaczony ładnie. Brat Albert. Święty brat Albert. Chyba nie będzie tego czytać, nie? Klasztor Bazylianów. Jest monitoring, jest. Miejcie się na baczności, żeby coś tutaj nie proić. Nie, gdy stał klasz kościół tutaj? Według mapy tak. Tylko czemu tu krzyże są? Jedno wejście do piwnicy zakratowane. Znaczy ktoś tam właził, bo widać, że jest powyginana ta krata. I on się... Nie, ona jest ten, da się tam wejść nawet. Ale ja bym tam nie właził. Oczywiście z wiadomych przyczyn, skoro to się sypie, się zawali na łeb, to potem nie wyjdziesz tam. Tu jest drugie, do tej samej chyba, z tego co widzę, coś głębokie. Tam jest kolejne, to tam taka duża dziura. Taka sytuacja. Studnia jest, się pomyliło z piwnicą. Ciekawa, jak głęboka była kiedyś tam. Tu jest taka dziurka, że pana. Grubo. Tu coś było. Oburowanie widać jeszcze jakieś stare. Tu coś jest. Tu coś jest. Tu coś jest. Dobra, lecimy dalej, nie? Chyba wielki dział, monastyrz tutaj jest, a tam jest długi krągły goraj. Więc to chyba wyjdziemy tam o tą góreczkę jednak, bo idziemy tam na siedliska w tamtą stronę, no. A tu jest Werchrata, zaraz na dole, a tam jest Ukraina już. No. Tak, bo tu byśmy polami dojedziemy i tak musimy do niej dojechać, do tej drogi, więc pojedziemy jakby trochę dalej jest, ale jest taka droga teraz, nie? Dojedziemy. Prawda? Tak? Tak. Przepięknie. A Jezus? Ksiądz nie mówi o takich rzeczach. Stara jest tu, a nowa jest tu. Chodź, zobaczysz sobie źródliska. O, tutaj jest grubsza sprawa, widzę. Te białe plamy to są źródła. Kolejne źródło.
Nie. Tu do prudnika zaraz spada i płynie tam. Źródełko w siedlisku. Ło, mostek się trochę wali. No, trochę lat już tutaj nie byłem. Napełniamy bidony, nie? Jakiś tu kubek kiedyś był. Ale to jest odnowione, bo to była inna konstrukcja tego. Nie było tej belki chyba. No i tu kubek sobie leżał, ale pajęczyn. Dobra, idziemy po bidony. He. Jak się rozgadały. Kaplica świętego Floriana. Następne źródełko. Uwaga, przejście graniczne chrebenne za mną. Tylko tyle ciężarówek. Więcej nie ma. Wjeżdżają i z Ukrainy, i wjeżdżają na Ukrainę, na spokojnie. Pusto tu jest, nie? To jest jakiś, nic się tu nie dzieje. Cerkiew chrebenne, to już widziano. Zobaczymy jeszcze raz. Nica. Przejście graniczne jest zaraz tu na dole. Tu jest droga główna. Na górze ten wiadukt. Jaka jest różnica między nadleśnictwami, zaraz wam pokażę, bo to jest, no właśnie, teraz już słyszę co tam jest, to już idę to pokazać, bo to co powiem, tak zwane gorzkie żale po wyprawie, to będzie niestety, muszę to powiedzieć. Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski, zgadza się? No to praż, proszę bardzo, drzewo na opał, pocięte. Nawet miejsce, gdzie można sobie rozpalić do dachu wysoko. Kije leżą jak leżą, ale o kurczę. O Jezus. A skąd prąd? No prąd to chyba trzeba sobie przynieść. No ale to już mniejsza z tym. To jest akurat abstrakcja dla mnie. Natomiast Lasy Państwowe. Ejcie Boże. Nadleśnictwo Tomaszu zadbało o turystów. Brawo. Ten panu Karolowi rękę uścisnął. Z którym tak pisze czasami. Coś tam napisze. No, proszę bardzo. Brawo. Brawo, brawo. Czyli jak jesteśmy, mamy kiełbasę, możemy sobie tu usiąść, spalić. Zjeść jak ludzie, napić się czegoś ciepłego nawet, bo jak masz czajnik, to sobie nawet wodę podgrzejesz. A nie kurczę. Jak nadleśnictwo Józefów. Nic kompletnie, nic. A tutaj niespodzianka.
Tym rowem byłoby chyba lepiej, jak patrzę na niego. Dziwne to trochę jest. Czerwony szlak zaznaczony i nagle się urywa, po prostu mamy takie coś. Tu nic nie widzę. Krągły goraj, no jest zarośnięty, no. On nie ma łysych jak w Karkonoszach czy tam. A tam jest długi goraj. Zaraz będzie go lepiej stamtąd widać. No. To tam jeszcze do szczytu trochę metrów jest i tam jest z tamtej strony bunkier. Tam jest, wiesz? A to jest długi goraj. Bliźniaki. Tu jest długi, a tu jest krągły goraj. O, zobaczymy, czy będzie widać ten... Może tu stąd? Nie, tu jest tak zarośnięte, że nie będzie widać chyba raczej. Ale może będzie bunkier widać. Kurde, muchy końskie latają. No, nie będzie widać. W ogóle te sosny bardzo wyrosły, jak ja tu byłem ostatnio w 2016 roku, to one takie niższe były, a teraz kurde, jak wyrosły. Nie, nie widać. No tu trzeba się do góry wspiąć. Tam, tam, tam. Mamy 370 metrów, nie? 390 ponad metrów trzeba się... Jest szczyt. I w tą stronę. Długi goraj. Aż tam jeszcze. Źródło Krynica. No, trochę tu bardziej zarosło od mojej ostatniej wizyty. Woda pachnie, bo ona tu stoi bardziej. Słabe jest to źródło. Korzuch się zrobił dla niej, widać już. To jest Włókawica, jakby ktoś pytał. O, tu widać dno chociaż. W tym miejscu. O, tu je wybija. O, tu są. Widać powoli, jak płynie nawet. Stamtąd, widzisz? Tak, rusza się woda fajnie. Powoli. Aha. No, jak zwykle z tamtego miejsca wywala. O, to jest figurka jeszcze. No, tutaj to samo.